I witam w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, Dzień dobry, krypto. Dzisiaj 8 września 2018 roku, w sobotę teraz i w niedzielę będziemy omawiać także najnowsze wiadomości ze świata, ale też z ubiegłego tygodnia, które po prostu nie starczyło czasu. A więc, najnowsze wiadomości to jest, czy koniec ISO nadchodzi, em, czy 50, w tym momencie 55% dominacja bitcoina nad innymi alcami. Bitcoin, jedyną alternatywą na nadchodzący światowy kryzys. Chrome lepszy niż Bitcoin i Ethereum. I Korea Północna kopie bitcoin. Witam. I nie pokazuję wam specjalnie dzisiaj koń papryki, bo ten program został nagrany w piątek wieczorem, więc nie chcę was wprowadzić w błąd. Sprawdźcie sobie na koń papryka, co tam się dzieje, a my ruszamy z tematami. A więc pierwszy temat to jest Bitcoin Dominance, czyli Bitcoin tak naprawdę prowadzi 55% nad innymi krypto, po prostu ludzie mniej wierzą teraz w Alcy, czyli inne krypto niż Bitcoin. Jeszcze do niedawna mieliśmy tak naprawdę z 2-3 miesiące temu ten Bitcoin Dominance, czyli dominacja Bitcoina była tylko w zakresie jakichś 38% do 42%, czyli zobaczcie jak dużo ludzie wyprzedali swoje alcy i poszli właśnie w e, inne krypt e, w Bitcoin. I tutaj właśnie podpowiadają, gdzie może Bitcoin iść w kolejnych dniach, że jeżeli Bitcoin nie dojdzie do 7000 tysięcy dolarów z powrotem że od przeciągu 24 do 48 godzin, to tak naprawdę... E, będzie mógł testować ziemię, czyli ostatnie doły bitcoina 6000 dolarów za jeden bitcoin. Więc uważajcie, w kolejnych 24 do 48 godzinach, jeżeli nie pójdzie do 7000 z powrotem dolarów, to może po prostu testować 6000 dolarów. Oczywiście to jest ich opinia. A i moja tutaj wiadomość dla Was, więc zawsze uważajcie, nie, za, nie bierzcie tego zapewnik Kolejną informacją dzisiaj jest, 20% to jest starsza już informacja z 29 sierpnia, ale ja będę tutaj mieszał nowe ze starymi, bo niektórych po prostu wcześniej nie mogłem dodać, bo byśmy tutaj siedzieli dziennie po, po, po dwie godziny, więc teraz sobota, niedziela będzie mniej wiadomości z krypto i wtedy ja, jak będę tylko obecny, będę mógł dodać kanał, będziemy się koncentrować poniedziałek, piątek, ale sobota i niedziela także, więc to takie informacje, z ubiegłego tygodnia. 20%, 20 studentów posiada własną kryptowalutę. Nowe badania z Coinbase opieklowane 28 sierpnia ujawniają, że prawie 20% amerykańskich studentów posiada własną kryptowalutę. Dziękuję kryptonet.pl za tą informację. Największy amerykański operator giełdowy Curiously przeprowadził ankietę. Wśród 675 amerykańskich studentów, 18 ankietowanych stwierdziło, że jest posiadanie jakiejś kryptowaluty. Niemal 1 trzecia studentów zamierza w przyszłości zbadać to zjawisko. <śmany> to jest taka fajna informacja, yy, którą wcześniej pamiętam, że jeszcze jak było popularne kopanie bitcoina, do dzisiaj jest oczywiście, ale to jest mniej rentowne już, ale jak było kop, y, popularne kopanie yy, w Ameryce bitcoina czy innych monet, yy, studenci właśnie wykorzystywali to, w, jeżeli w internatach gdzieś tam byli i używali internet. Potem te. Yy, 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 Internaci się po prostu szczaiły o co chodzi, dlaczego tyle prąd bierze, no ale mieli takie swoje Eldorado przez jakiś czas i mogli kopać za darmo te e, monety. To jest taka ciekawostka na boku. Teraz idziemy dalej. O, właśnie, czy ISO, czyli te e, projekty ISO, czy one tak naprawdę już się skończyły? Czy już nie będziemy widzieć tego? E, w poprzednim filmie pokazywałem, jak ten spadek się tutaj zarysowuje, że nadal jest większy niż w 2018 roku, 2017 e, roku, ale widzimy tą tendencję spadkową, i oni tutaj właśnie mówią, że ludzie e, dwa razy się teraz zastanawiają, e, bo tak naprawdę w, w 2017 w każdy hype można było zainwestować, a to nie było tak naprawdę hype, czyli to jest taka jakaś nowinka, bez naprawdę podstawy, nawet białego papieru, czy white paper, technologii za sobą, to była tylko idea, tak naprawdę potwierdzają. I to właśnie teraz ludzie zaczęli bardziej postrzegać te sprawy, że wcześniej ludzie nawet inwestowali w takie krypto, że to nawet naprawdę nie była jeszcze idea, a już ludzie dawali po prostu, ktoś, ktoś powiedział, że to była tylko idea i po prostu. Poszło, robimy taki projekt i nagle 20 milionów dolarów czy 50 milionów dolarów dostali ludzie. Ludzie teraz zaczęli się zastanawiać dwa razy, e, oczywiście po tych spadkach i. I my, musimy, my tak samo tutaj mówią, że muszą po prostu uczyć swoich nowych inwestorów, żeby podejmować lepsze decyzje niż wcześniej. I właśnie tutaj potwierdzają, że te hype phase is over, czyli ten taki okres hypu, czyli tak naprawdę wszystko szło, cokolwiek by się zainwestowało, tak naprawdę już jest za nami. I teraz już jest bardziej doświadczony market. Ludzie uważają na to, co robimy. Teraz tak, bliźniacy Winklevoss, dowocryptonet.pl. Dziękuję. Widzę, że fajne wiadomości macie. Widzę, że dzisiaj nawet dwie przyszłości. Więc super. Bracia Cameron i Tyle Winklewo złożyli wniosek patentowy w sprawie uzyskania systemu do przechowywania cyfrowych zasobów. I matematycznych. Winklevoss, IPL LLC, firma należąca do Camerona i Tylera, złożyła wniosek o ochronę patentową. Rozwiązanie ma wprowadzić podział cyfrowych zasobów na wielu użytkowników, tak do, by do autoryzacji transakcji konieczny był udział pewnej liczby użytkowników. Zabieg taki ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Czyli klucze prywatne dla konta z wieloma podpisami mogą być dystrybuowane do wielu użytkowników, którzy są zobowiązani do autoryzowania transakcji razem. Klucze prywatne dla konta z wieloma podpisami mogą być przechowywane jako kopie zapasowe w bezpiecznym przechowywaniu, które mogą być trudno dostępne i mogą być używane w przypadku utraty łatwiej dostępnych kluczy. I teraz tak, na boczku tylko wam powiem kim tam naprawdę są The Winklevoss Brothers. Tak naprawdę po raz pierwszy usłyszeliśmy o nich jak właśnie oni jako pierwsi mieli taką ideę, zanim Mark Zuckerberg, czyli właściciel Facebooka, on poinformował ich o takiej idei, żeby właśnie ludzi wrzucić na jedną platformę i, i, Facebook, i wtedy właśnie e, wyprzedził ich w tym Mark Zuckerberg i on stworzył właśnie Facebooka. I oni właśnie e, sądzili się pomiędzy sobą i wygrali 50, 65 milionów dolarów odszkodowania wcześniej, więc wiadomo, że e, bracia Winklevoss mieli jakiś start w przyszłości no i na pewno przeznaczyli to na krypto i venture capitalist, czyli są tak naprawdę w krypto i, i, i w bitcoinie i od dłuższego czasu te 65 milionów na pewno na waciki w bitcoin świecie starczyło. Jedziemy dalej. Teraz w Chinach. China, yy, China, China. <ścoughs> w Chinach. Państwo znalazło taki złoty środek, yy, wiadomo jak to jest. Yy, jeżeli ktoś inwestuje w ich WISO i się tym pochwali, no to yy, taki sąsiad może tym, tym razem yy, po, poinformować władze i władze zrobią w tym, co, co należy, bo oczywiście w Chinach i krypto, i, i, i yy Bitcoin, i te inne wszystkie rzeczy związane z kryptoświatem są zabronione. Oczywiście, gdzie jest największa kopalnia? Jest oczywiście w Chinach. Yy, gdzie są największe projekty? Są w Chinach, ale oczywiście one są chińskie. Ale niektóre bazy mają w Japonii, oni dla siebie tak, jako państwo, tak, zrobią yy, powiedzmy partnerstwa z tymi firmami, ale nie pozwolą swoim obywatelom po prostu yy, brać udziału w tych. Yy, no, każdy niech to bierze, yy, jak to widzi, wiadomo, co tu było napisane. Także kolejna wiadomość jest. Wenezuela to jest też troszeczkę starsza wiadomość z 28 sierpnia, ale Wenezuela Maduro, ten prezydent, który tutaj jest chyba na zdjęciu, o, go nie mam akurat on właśnie. Powiedział swoim bankom, że mają używać tego petro kryptocurrency, y, który jest w Wenezueli i że mają się do tego dostosować. Wiadomo, jaka jest sytuacja w Wenezueli, że jest tam hiperinflacja, że jeszcze jakbyś miał. Y, chyba niedawno podawałem przykład na jednym z portali na Telegramie, gdzie tam y, jestem, że y, do niedawna, jeżeli miałeś milion dolarów w 2000 w którymś tam roku, dzisiaj byś miał tak naprawdę. Y, 400 dolarów, czy, czy 40 dolarów, nie pamiętam dokładnej sumy, ale taka właśnie jest dewaluacja e, z miliona dolarów do 400 dolarów. Więc jeżeli idziesz po pobochenek chleba, musisz wyciągnąć praktycznie kieszeń banknotów, e, może dwie kieszenie, nawet i, i tak to wygląda właśnie tam. I jedynym takim i właśnie tu jest pole, tu jest pole do popisania e, dla bitcoina. Jeżeli jest, jesteśmy już przy, przy właśnie kryzysach takich różnych światowych, e, jak w Wenezueli, no to moim zdaniem, moja opinia, ja się przygotowuję do tego, że największy kryzys finansowy w historii świata nadchodzi. I tu jest takie potwierdzenie to jest dopiero z maja yy, ale jeszcze. Inni się wypodawali, tak tacy jak. Nie wiem, czy tutaj mam. Tak, jest. Bill Gates, zaraz o tym też opowiemy, że przygotuj się na ucieczkę przed załamującą się giełdą, spadkami cen nieruchomości na upadek dużego partnera handlowego w Wielkiej Brytanii oraz na największy kryzys bankowy świata w historii. W historii świata. 15 września 2008 roku bank Lehman Brothers ogłosił bankructwo. Zobowiązania banku wynosiły ponad 60 milion, miliardów dolarów, co stanowiło największy przypadek bankructwa w historii. W ciągu kolejnych dwóch miesięcy amerykańska giełda załamała się o 40%, powodując na całym świecie. To by było jednak nic w porównaniu z tym, co czeka nas już w 2018 roku. Mamy teraz 2018. Ja uważam, że tak naprawdę w 2019 będzie ten krach na, na... i że on już jest przedawniony, tak naprawdę. Dużo zagranicznych wiadomości mówi o tym, że tak za wysoko giełda NASDAQ szybuje i to może się skończyć bardzo źle, bo, bo może to okazać się kolejną bańką. Jedynym takim zaprzeczeniem, który tutaj może wprowadzać, w, jeżeli czytasz wiadomości ze świata, to, że żaden prezydent nie pozwoli sobie podczas panowania jego prezydentury na taki Spadek, więc może być sztuczne pompowanie do kolejnych wyborów e, przez prezydenta e, w Ameryce. To, to trzeba wziąć pod uwagę, więc niekoniecznie musi być ten, ale są takie właśnie. No i Bill Gates jest pewien, że czeka nas kolejny kryzys finansowy, i on tu już w marcu czwartego tego roku mówi, że uważa, że Amerykanie powinni się przygotować na powtórkę z 2007. Jego zdaniem, kolejny kryzys finansowy, i to w najbliższej przyszłości, jest prawdopodobny, jednak miliardy pozostaje optymistą. Jest pewien, że sobie poradzimy. No z jego gotówką na pewno sobie poradzi. Eee... On, niekoniecznie inny taki statystyczny Amerykanin, ale fajnie, że ma taki optymizm w sobie. Dziękujemy panie, e, panie Bill, Billu Gatesie za taką informację. No to jedziemy dalej, nie będziemy tutaj przedłużać. To jest taka opinia. Teraz tak: Rosja, ro, rosyjska agencja walczy z. nie walczy. Ona właśnie teraz się przygotowuje, żeby te wszystkie e, e, portfele w Rosji po prostu nie, że szpiegować, ale żeby mieć o tym po prostu e, informacje, gdzie, co, jak, żeby po prostu używać niby to do e, takich e, kryminalnych rzeczy, czyli jeżeli ktoś e, e, nie jest na zapan za brat z prawem, po prostu robi jakieś dziwne rzeczy wbrew prawu, no to oni będą mieli takie po prostu narzędzie, żeby sprawdzić gdzie to wszystko poszło. No fajnie, e, Rosja po prostu wiadomo, e, wielkie państwo i, i sobie radzą z takimi rzeczami. Dalej jedziemy o e, Ethereum, czyli e, poszedł, e, nie poszedł, Wiadomo, że jeżeli na Bitmexie gracie, możecie obstawić longa, czyli jesteście za daną walutą, albo shorta, czyli e, tak naprawdę e, waszą ideą jest to, że e, ta moneta spadnie i na tym właśnie zarabiacie. I teraz właśnie jest taka przyczyna, e, przyczyna. Ta, taka rzecz dzieje się w Ethereum, że ludzie postawili bardzo dużo przeciwko Ethereum, a wiadomo, że jeżeli z mojego doświadczenia w krypto, wy to też możecie sobie przeczytać, że jeżeli jest za dużo shortów, to rynek... Umie się przed tym bronić i na przykład jest zaszczyk gotówki w drugą stronę taka duża kreska idzie i te shorty tak, i te shorty wszystkie, które są przeciwko ethereum e są wtedy squeezowane, czyli ściskane i, i po prostu one są likwidowane wtedy, bo jeżeli jest za dużo shortów, nikt nie pozwoli na żadnym markecie zarobić za dużo osobom, bo by ten market naprawdę zbankrutował, więc uważajcie, zawsze patrzcie na levele, tak jak tutaj jest napisane w longach, shortach difference, jak shorty poszły w górę jak longi, longi spadają w Ethereum i to jest taka też fajna rzecz, żeby patrzeć na sentyment po prostu na markecie, co się dzieje i w którą ludzie e, idą. Ja, ja zawsze powtarzam, że należy mieć Contrarian views, czyli naprzeciwko tłumu, że powinno się iść właśnie w lewo, jak cały tłum idzie w prawo. No ale to już od was zależy, każdy ma swoją głowę, każdy ma swoją opinię. Dalsze e, tutaj wiadomości to jest takie, że e, platforma, która e, ma pod sobą czata, czata, wysyłanie wiadomości, czyli coś jak Viber czy e, Whatsapp, czy e, Kim. E, oni właśnie chcą teraz wyjść z takim nowym tokenem, żeby ludzie mogli po prostu przesyłać sobie pieniążki i pewnie to będzie połączone z jakąś giełdą, i będą mogli wymieniać, czyli takie jakieś tipy, nie wiem, ktoś się uśmiechnie fajnie do ciebie na czacie, będziesz mógł wysłać tipa, czy, czy tipa czyli napiwek, czy zostawiasz właśnie, I, i, i o to w tym chodzi, że kolejna aplikacja, kolejny token, hmm. ile tych tokenów ma tak naprawdę wyjść, to jest moja opinia na boku. No nie wiem, może to ma, może mieć to jakieś zastosowanie w przyszłości, może akurat do tej aplikacji, ale trzeba na przykład nie używać już takich XRP, Verge, czy, czy takich rzeczy do, do, nowych, czy, czy chodzi to o kolejną pompę, do pompowanie swoich portfeli w takich aplikacjach. No nie wiem, wy to weźcie na, jako wskazówkę. Kolejnym takim, już też to jest starszy z 31 lipca sierpnia przepraszam wiadomość, że trzeba uważać na to, że duński, bank centralny uważa na to, że cena Bitcoina odzwierciedla szukanie, wyszukiwanie na Google Search, czyli jak, jak jest aktywność wyszukiwania na Google na, na Google, na, na, na wyszukiwalce Google, to wtedy wiadomo, że Bitcoin czy inne krypto idą w górę. I tutaj ja sobie pozwoliłem wejść na taki trend z Google.com na, możecie wy tam sami sobie wejść i wpisać sobie Bitcoin Google Search. I wtedy, i wtedy wyjdzie wam właśnie ostatni rok, jak to się zmienia. I zobaczcie, jak sentyment się zmniejszył od pompy w grudniu styczeń jeszcze, jeszcze tutaj styczeń był, jeżeli byście weszli na markecie w tym, w tym miejscu, to byście byli tak mniej więcej średnia 80-90% w plecy, dajcie 10 tysięcy macie 1000 albo 2000 dolarów, więc no widzicie i tu macie też fajne zainteresowanie w Hawajach, wow Hawaje to chyba, nie wiem, to jest jakiś Bitcoin Heaven, czyli niebo taka przystań, ale no nie wiem, tutaj zainteresowania według rejonu ale tylko w Ameryce, Kalifornia 91 Nowy Jork, Washington i i Nevada. No to jedziemy dalej z tematem, więc e, prowincja w południowej Korei myśli nad tym, żeby po prostu e, też e, dodać swoją krypto e, do, do, do obiegu i nawet e, południowa Korea i, i ten rząd za, akceptuje to, tak, takie rzeczy, więc, więc czemu nie? Hm. I moja opinia na ten temat jest taka, że może w tym czymś być, jeżeli na przykład tak jak w Ameryce mamy inne stany i każdy stan sobie radzi lepiej lub gorzej, to czemu nie w przyszłości? Każdy stan może mieć taką swoją wirtualną monetę. Jeżeli oni sobie radzą więcej, to ta moneta jest warta więcej. Jeżeli mniej, to mniej. I po prostu, jeżeli jest bankructwo, jak do niedawna gdzieś Arnold Schwarzenegger zrobił, nie wiem ile to było, 10 lat temu, czy jakiś tam stan był pod bankructwem, no to ta ich moneta też by była wtedy pod bankructwem. Może to jest jakieś takie rozwiązanie? No ja nie wiem. Ja jestem tego zdania, że im więcej, tym gorzej dla jakości. Może tutaj się mylę. Kolejna taka wiadomość jest, że. Ameryka, północna Korea w ostatnim roku próbowała kopania bitcoina i innych kryptowalut. Więc oni tutaj oczywiście mają ten reżim, ale tutaj też, są, też chcą być do przodu i kopać po prostu krypto. Więc fajna, fajna taka informacja, że Kim Jong-un również kopie krypto i, i pewnie pozwala wszystkim ludziom to samo robić. No e, Oczywiście tu takie e, mały żarcik był, ale jedziemy dalej, a więc w Tajlandii ma, mamy bardzo mało e, kryminalnych rzeczy związanych z krypto, e, światem, Więc bardzo mało jakiś jest e, e, po prostu... Że krypto wpływa bardzo źle, nie wiem, na, na, na to, że jest więcej porwań, bo pamiętajmy, że do niedawna jeszcze takie informacje słyszeliśmy, że jeżeli ktoś ma dużo bitcoinów, chwalił się nawet w Rosji, była taka sytuacja jednego youtubera, który się chwalił, że on ma tyle pieniędzy. No i niestety e, ten youtuber już dzisiaj nie jest wśród nas, ale po prostu uważać, jeżeli macie bitcoiny, krypto, nigdy nie pokazujcie komu, co macie. Możecie sobie, nie wiem, nawet, nawet, nawet koszulki z I Love Bitcoin czy, 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 czy coś takiego mogą. Gdzieś, gdzieś czytałem taki artykuł, że jeżeli ktoś nosi koszulki Bitcoin czy coś, właśnie tacy ludzie, którzy włamują się do domów, wiedzą, że mogą na przykład znaleźć taki, może Ledger Nano, to tam im w nim nie, nic nie pomoże, ale ukraść takiego laptopa i przesuć. Jeżeli macie otwarte na laptopach jakieś tam kody, czy, czy, czy różne rzeczy, no to należy uważać na takie tematy. Nie chwalcić się, nie mówcie, że ja kupiłem jednego bitcoina, jestem milionerem za rok czy dwa, bo może się to odwrócić w drugą stronę. Więc do niedawna były właśnie takie wypadki, że było dużo związanych z tym e, kryminalnych rzeczy, że ktoś na, e, chciał okup za kogoś, e, zostały wysłane bitcoiny e, czy inne rzeczy. Więc naprawdę bądźcie humble. Jak to się mówi, humble oczywiście. Skromni, jeżeli jakiś typ do Was podchodzi, czy wierzycie w Bitcoin, powiedzcie mój, ale, ale co to jest Bitcoin? No, i wtedy będziecie wiedzieć, że tak naprawdę nie musicie e, się bać o to. Kolejną taką e, wiadomością z ubiegłego tygodnia jest, że giełdy, e, wszystkie, nie wszystkie, ale większość gieł e, tak naprawdę falsyfikuje e, swoje e, performance, czyli performance, czyli ilości. E, wartości sprzedanych monet na giełdzie, czyli nie bierzcie tak pod uwagę, tutaj jest napisane właśnie, żeby nie brać pod uwagę wszystkich tych raportów, które przychodzą z giełd, że oni mają 20 tysięcy ludzi dziennie, czy, czy volume jest taki, po prostu brać, brać to po prostu z przybróżeniem oka. A więc tron... No, i tutaj nasz ulubieniec Justin Sun, który jest zawsze w wiadomościach. Ja go porównuję z taką Kim Kardashian Hollywood. On tutaj jest w krypto, takim właśnie, zawsze w wiadomościach. I tutaj właśnie mówi, że. Że jego sieć, jego projekt jest lepszy niż Bitcoin i Ethereum. No i tutaj właśnie mówi, że tylko dlatego, że mają 27 super reprezentatywnych ludzi, wybranych bardzo szczerze, bo w takim wołcie, czyli w elekcji, że ludzie głosowali na nich i po prostu oni wygrali i są wybrani, i dzięki temu właśnie, że to jest taka zdecentralizowana sieć, oni są lepsi niż Bitcoin czy Ethereum, bo. Społeczność blockchaina, czyli e, trona, zagłosowała na tych 27 reprezentantywów. I teraz, jeżeli byście sobie to przeczytali tak, tą wiadomość i nie mieli doświadczenia z krypto, dlatego ja tutaj jestem dla Was, żeby dać taką swoją dodatkową opinię, no to sobie spójrzmy ten artykuł e, z ubiegłego miesiąca, że tak naprawdę zajęło dzień Justinowi Sanowi na to, żeby wybrał, e, żeby został wybrany tym jednym super reprezentantem na blockchainie. I co by było potrzeba, żeby, żeby stać się takim reprezentantem na blockchainie? Tu jest właśnie on jako guru em, em, Trona. Oczywiście ja wierzę w Tron, ja go lubię, ja po prostu sobie lubię pożartować czasami na ten temat, więc nie wiecie tego czasami w złą stronę, tylko Justin to jest taka fajna postać w krypto, która, która gdy ją widzę, no to mam kąciki już i się zawsze uśmiecham, bo on naprawdę próbuje zrobić fajną rzecz jakim jest jaka jest tron blockchain ale tutaj na przykład jeżeli weźmiemy to że on tak naprawdę mógł na siebie zagłosować i 100 milionów potrzebował tylko e, tronów e, takich tych wołtów żeby żeby e, czyli głos, głosów żeby został wylosowany no to teraz zapytajmy się Ile tak naprawdę on sam ma trona? I jeżeli będziemy wiedzieć, ile on ma trona, no to pewnie przeznaczył nie więcej niż 10 albo 1% swoich, swoich tronów, żeby się wylosować. Oczywiście ja nie mówię, że tak się stało. Ja sobie dodaję tutaj takie delikatne opinie z boczku, żeby wam pokazać, że tak naprawdę decentralizacja nie jest decentralizacją kompletną w innych projektach niż Bitcoin. Jedziemy dalej. No, także, co tutaj widzimy? Binance Labs. Binance Labs ma. Mm, o! Binance tutaj właśnie wychodzi z nową monetą, y, która będzie coś jak Tether, czy coś jak. Y, inne takie e, monety stable, czyli które śledzą dolara. I jeżeli sobie wymienisz to na to o nazwie Tera. Jeżeli sobie wymienisz na, ta, na, na taką e, Tera, monetę na giełdzie, e, no to wtedy ona będzie trzymać cenę blisko dolara. I do dzisiaj wiadomo, co tam się. nie wiadomo, co tam się z tym teterem dzieje, czy tam dodorkowują, bo nie chcą. Niby wpuścili tam ludzi, żeby sprawdzić, czy tak naprawdę ten teter jest e, po prostu wsparty tym dolarem. No to e, po prostu. Binance widzi, że wychodzi z taką inicjatywą, bo y, pamiętajcie, co ja wam mówiłem. Ja mam dziwne przeczucie, czasami nie wiem skąd to do mnie przychodzi, ale mam dziwne przeczucie, że y, albo BitMEX, albo Tether coś się wydarzy takiego grubego w przyszłości, że no nie wiem, czy to będzie jeszcze ten rok, czy, czy, czy początek przyszłego, ale nie wiem, coś mi tak. Oczywiście, to jest tylko moja opinia i, i, i mam nadzieję, że się mylę, ale, ale już wam przekazuję taką informację, że coś mi tutaj nie gra, albo z tym Tetherem, albo z tym BitMEX'em. My także zawsze wypłacajcie na bieżąco swoje pieniądze. I na, na ostatnią tutaj rzeczą, widzę, że jest verge, czyli został wylistowany na nowej giełdzie Anycoin Direct i, i nawet od razu jest sparowany z euro, czyli fajnie, bo jeżeli od razu jest sparowany do jednego euro, no to czyli jak ludzie nie wierzą, w Xverge mogą wejść do euro, tak samo jak jest w Binance, tutaj w tym w tym w tym Terom, że jeżeli nie wierzą w jakąś monetę, to sobie kupują Terę i albo, że rynki spadają, wchodzą sobie na taką stablecoin, czyli e, blisko dolara monetę i wiedzą, że jak na przykład ich projekt traci 20%, no to Tera nie traci tych pieniędzy. Dlatego tak ważne są te stablecoin, żebyś nie musiał z powrotem po prostu wracać do dolara, czy e, euro, czy, czy innych monet, bo po prostu wiadomo, że jak wrócisz, no to taks zapuka do drzwi i zapyta się a co to tutaj pan robi? A więc to by było na wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. O, skróciłem w końcu czas 23 minuty. Jest! Także fajnie, dziękuję. Życzę Wam wspaniałej soboty. Widzimy się prawdopodobnie jutro. Pozdrawiam.